dzisiejszym odcinku. Przez wczesny finał. No, Byciu! No, no, no! Jest! Nie umiem się utrzymać. A dalej podejrzewacie Dzika, że tam szuka przy losowaniu drużyn? Tak, na 100%. Nie, nie będę tego komentował. Moja rolka, pisz. Dziku, zasłużyłeś na grę w FIFA dzisiaj? Bardzo. Dlaczego? Co zrobiłeś dzisiaj? Uczyłem się języka angielskiego. Ale co dokładnie przerobiłeś? Słówka. Pokaż i mi. Zadania wykonałem. Cześć, co się dzieje? Nie, dopiero wszedłem. Generalnie amatorka. Przez wczesny finał? No, Byciu! No! Jest! 4-3! Jak tam, chłopaki? Karol, jak się czujesz? Ja pierdolę. Nie gadaj, graj! Byciu! Ja pierdolę. 3-1. 3-1 wygrywa. 3-1 na 5, 3 poszło. Po co? Knock box. Dajesz! 5-4 panowie! 3-1 wyszli na 5-4. Kto wyszedł? Wyrtek i Dziczek. A tu z dwóch przegranych obok nas. Jak skomentujesz, Karol? Nie będę tego komentował. Moja rolka, pisz. Zaraz ma być przerwa z Pietrem i nie wiem, z kim tam będą grali. Daj gotowe, później ustawimy. Zanim ustawimy, to... Ja, wy dobrze jesteście, czy nie? Pesa 06. Ja jestem żółty. Bałudysz! Ja grany nie ma prawej nogi, Di Maria, nie? Pasy, bo mocno. 3-0. Kontrata. Nie macie litości, co? Nie, młodzież myślała, że nas ogra, to jest. Stop agresji jest. Amrabat tam wyciął. Drugą! Harry Kadirbol! Emsane Dirbol! Emsane Dirbol! Drugą! 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 Wyciągnął! Gol na Yağmur gibi geliyor. Yağmur, Yağmur. Nie grałem z pierwszego spotkania. Kim grasz? Jeszcze przypomnij. City. Nie, ja się śmieję. Ja tak przestałem grać tą FIFA jakoś tak często. Teraz na obozie może coś zacznę. Ale bierzesz udział w konkursie? No oczywiście, że tak. Dobra drużyna, dobry partner do gry. Kto jest twoim partnerem? Mateusz Mok. Grałeś już coś, czy jeszcze nic? Nie. Ja byłem pewien, że będziemy... Już padam, podwaliny, nie? Leszczami. Pod jakiś Malinowski. Ale okazało się, że oni są większymi. Z kim? Z Kończym. Żadnego meczu jeszcze nie zagraliście. Nie daj nam dojść do telewizora. Trzeba dzisiaj wygrać impady. Jak wam idzie FIFA? Nieźle. Dwie porażki, dwie wygrane. Czym dla was jest ta FIFA? Czyli nie wiem, małą rozrywką pomiędzy treningami, relaksem. E-sportem. Też. Mieliśmy być chłopcami do bicia, okazało się, że do tej pory mamy pierwsze miejsce. Trzy wygrane, jeden remis na 4 mecze. Nie jest źle. Na razie rozegraliśmy jeden mecz. Spektakularne zwycięstwo 4-0 z Juventusem. Reprezentowanym przez? Tomek Mokwa, Patryk Sokołowski. Ale to oni do bicia są raczej. Ale oni chyba nawet strzału nie oddali na bramkę. No, na razie rozgrzewamy się powoli. Przegraliście wszystko? Nie. Mamy jeden punkt cenny. Okay. Ale w rewanżach myślę, że będzie dobrze. To nie są ciary. Dobra. Stanek ma puchary. Weź tam zapisz. Celujecie w które miejsce? Pierwsze? Oczywiście. Kogo się najbardziej obawiacie? Nikogo. Kto jest najlepszy? Zobaczymy. W sumie na razie nie wiemy, graliśmy tylko z Tomkiem i z Sokołem, a nawet nie oglądaliśmy, jak inni chłopacy grają. Tutaj będzie Neymar, zejście do prawej jak Gojo i strzał, nie? Ręka! Panie sędzio! Wyłączone są. Giną! No! Dupa! Wyrdok! Tak jest! Ja pierdzielę! Czemu nie dasz? Czemu nie dasz Messiemu? Sam na sam. Kurczę, ten analog weźmie go z swojej. Max, Patryk! My we dwójkę wychodzimy. Tak, idziemy tak na raz. No daj!
Nie umiem się utrzymać. Ale strzelił trup. Ja już wiem, dlaczego nie grał w tym FIFA. Patrz! Wciskają jakieś L2, R2, k***a, nie wiem, o co chodzi. To musisz rzucić. Bomba! David! Kare! Shoot! To weźcie mi tego pana. Dzięki panu. No to udało, nam się wygrać. Cieszy, ale muszę uciekać i muszę zagadać do Byrcia, bo mam terapię. On powie więcej. Turniej bardzo fajny, bardzo wysoki poziom. Szkoda, że Olek z Kąciem się wycofali, no ale to już decyzja. Dlaczego nie podejść jeszcze w turnieju? A to musisz rozmawiać z Olkiem, wiesz, bo ja... Chciałeś grać? Ja chciałem grać, no. Skończyłem, ale... Przegraliście FSK przez to. Nie. Zajęliście trzecie miejsce. Nie. Była rozmowa, że była umowa, że gramy dogrywkę po kolacji. A ja nic nie wiem. Dostaliście wiadomość i odpuściliście. Dlaczego? A to musisz z kapitanem rozmawiać naszej drużyny, z Olkiem. Tak. Szczerze mówiąc, powinni wygrać ten turniej, patrząc na punkty, ale no wycofali się, no czasami tak bywa. No. Problemy finansowe. A byliśmy zmęczeni po treningu. Swoje już rozegraliśmy. Myślę, że pokazaliśmy swoją jakość, swoje zwycięstwa, więc nie musimy nic powtarzać. Swoje wygraliśmy. To ten finał był bardzo ważny i wygrał go Dziku. O proszę, no to faktycznie pokazuje to, że przeciwnik nie był za mocny, z kim grali. Z Czerwem. No tak myślałem. A wy wszystkie mecze wygraliście, to prawda? Jeden przegraliśmy tylko. Z kim? Z Karolem Stankiem. 5-1. Tak. No ale nie wygraliście, wiesz kto wygrał. No ale nie zagraliście wszystkich meczy też. No więc... nie podeszliście. No nawet nas nie zapraszali. Dziku, więc... on mówi, że nie zaprosiłeś go na wszystkie mecze. Jak to nie było? Nie zapraszać, jak i przegrali tyle meczy. Jak 4 mecze chyba nie zagraliśmy, albo z 3. Czyli... Nawet nie było szans, żeby nas doszli. Czyli Dziku oszukał w każdym możliwym aspekcie. Zawsze gada, że ja oszukuję, a nawet by nas nie doszli. Dziku wygrał? Tak, a wy skomentujcie właśnie. Nie, no mi się wydaje, że myśmy wygrali. Czyli Karol jest najlepszy. Nie, bo Karol z nami też przegrał. Graliśmy mecze i rewanże. Bodajże mieliśmy 6 zwycięstw, 1 remis, 1 porażkę, co dało nam pierwsze miejsce bezapelacyjnie. Czy musimy to po prostu rozstrzygnąć następnym turnieju, który będzie już w przyszłym roku na koniec? Oczywiście, że tak. To mi się wydało, że chodziło o styl gry, nie? Myśmy prezentowali najlepszy. Ale turniej bardzo pozytywny, zaskoczeniem na pewno Piotrek Parzyszek, Feroplach. No właśnie, na 10 meczy 3 punkty. Tak, no przegraliśmy 8-1, 7-0, no słabo są. Chodzi o słabą drużynę wylosowaliśmy, szczerze, naprawdę. Bayern nie była nasza drużyna. Złej baletnicy przeszkadza. Wczoraj wygraliśmy 3 razy z mistrzami, ale bez, ale z inną drużyną. Jak wam w turnieju FIFA poszło? Nie wiem. Nie wiem. Ja słyszałem, że tam był mecz, który wpadł 8 bramek do twojej bramki. Nie pamiętam. Wiesz, ja nie zagrałem ani jednego meczu w tym, na tym obozie FIFA? Że brałeś udział w turnieju. No tak brałem, że nie zagrałem, no. Graliście w FIFA? Jesteśmy dyscyplinarnie zdyskwalifikowani. Dlaczego? Za doping. Maczku, a tobie jak poszło? Ja nie oczywiście. Czyli dobrze ci poszło? Maku był w turnieju? Nie wiem, ale nie zagrał żadnego meczu. Nie rozegrał meczu. Nie zagrałem ani jednego meczu. Nie ukończyliśmy wszystkich meczów. Nie mieliśmy czasu zmęczenia. Dużo regeneracji było i nie było czasu na FIFA. A dalej podejrzewacie Dzika, że tam szukał przy losowaniu drużyn? Tak, na 100%, bo ja nigdy nie wiedziałem kogoś, który ma dokładnie tą drużynę, którą chciał. No bo chodzą plotki, że ty oszukałeś przy doborze drużyny i chciałem, żebyś to skomentował. Nic nie oszukałem. Nie wylosowałeś sobie, tylko po prostu dobrałeś z tą Barcelonę. Wylosowałem. Proszę? Wylosowałem, naprawdę, no. Taki zgrzyt na początku, ponieważ podczas losowania Dziczek Patryk oszukał dobór do zespołów, takie chodzą plotki. Jak ale to pierwsze słyszę, naprawdę. Jak ja nie wiem, o co chodzi, że niby Barcelonę wybraliśmy, tak? Oszukujesz, to ty mnie teraz. Coś ja tutaj... słyszałem opinię, że oszukałeś. A od kogo? Mam nagrane. No ale co masz nagrane? Nie masz nic ale nagrane. Ale zdementujesz to, tak? Co? Zdementujesz to. No, wylosowałem Barcelonę, przecież losowałem przy tobie. Barcelona. No to pięknie siadło. Dobrze było. Co wylosowaliście, wiesz? Nie, to jest skandal, że wy Barcelonę wylosowaliście. To nie było losowanie. Nie, na 100% że to jest. To jest do kary. To jest do kary. Mamy nagrane. Bo oni zawsze Barceloną grają, to niemożliwe, że oni. Wylosowałeś czy sobie nie, oszukałem? Oszukuję ich trochę. Ale nie mów nic. Dobra. Nikomu nie powiem, że wziąłeś sobie bardzo do nielegalu. Ale jesteś organizatorem, to ci się należy. Jak kto losował?
No wszyscy losowali. Tak, ty sam losowałeś, wziąłeś sobie... O, to co zostało, to tak, zostało. Tak, Barcelona tak, została. Tak, tak. Tak, to tego nie słyszałem, szczerze mówiąc. A gdyby tak było, to co? No to chyba trzeba oddać tego FS-a komuś innemu. Ja bym oddał to Piotrowi Pożyczkowi. Dlaczego? No bo tak mi szkoda, startowali jako faworyci tego turnieju, a skończyli słabo. Piast to religia. Możesz mówić tak, że bardziej bolało? Nie boli. Się napił. Co? Mami ty nota se. Che, cacciò il mio! Gol! Mihan! Gol! Paliska! Kurde! Lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Piast TV zawsze rządzi.